Hej diamenciki, z tej strony Ania i witam Was w kolejnej części diamentowego dziennika na moim kanale. Wiem, że jest już trochę późno na filmiki o tematyce noworocznej, ale na początku stycznia zdecydowałam, że nie chcę za wiele mówić o moich planach na przyszłość. Wszystko jest w tej chwili bardzo dynamiczne, a zmiany zachodzą nie tylko w mojej głowie, ale i w moim otoczeniu, przez co niemal niemożliwe jest planowanie takich rzeczy jak chociażby studia. Natomiast zamierzam się w tym roku kierować kilkoma myślami, które można potraktować jako postanowienia, także dzisiejszy filmik to moje cele noworoczne. Postanowienie pierwsze: nie przejmować się rzeczami, na które nie mam wpływu. Mam tu m.in. na myśli nie przejmowanie się opiniami innych. To było dla mnie spore wyzwanie w zeszłym roku i nie zrozumcie mnie źle. Hejty w większości przypadków po mnie spływają, ale gorzej jak ktoś zaczyna osobiście wyrażać swoje zdanie dotyczące mojej osoby lub mojego życia, a raczej swojej wizji mojego życia. Jestem osobą, która próbuje tłumaczyć zachowanie takich ludzi. Zawsze zastanawiam się, co zrobiłam źle, ale dotarła do mnie ważna prawda. W większości, jak nie we wszystkich przypadkach, nie chodzi o ciebie, tylko o tamtą osobę. I to ona ma problem, który próbuje gadaniem przerzucić na ciebie. Moim celem jest niedopuszczenie do tego. Nie zamierzam się kłócić z ludźmi, którzy nie zasługują na mój czas, ani zastanawiać się nad rozwiązywaniem ich problemów, bo tym jak mnie traktują, udowadniają, że nie zasługują na moją uwagę. Ciężko było mi to zrozumieć, a teraz równie ciężko jest mi to wprowadzić do życia, ale to moje główne postanowienie, na którym zamierzam się skupić w tym roku. 2. Pokochać niezależność. Jestem osobą, która lubi własne towarzystwo i dla której samotność nie jest największym problemem, ale gdy coś trzeba załatwić, gdzieś iść, czymś się zająć, wolę to robić z kimś. W tym roku zamierzam podejmować więcej drobnych wyzwań, którymi może być pójście do kina w pojedynkę, samotne zakupy meblowe albo inna rzecz, która pomoże mi się poczuć bardziej niezależnie, bo dzięki temu staję się pewniejsza siebie, a takiego kopa potrzebuję w tym roku. 3. Oddzielić pracę od odpoczynku. To jest dla mnie duży problem. Równowagę zaburzyło trochę moje łóżko. Mam duże łóżko w pokoju, na którym robię wszystko i dodatkowo laptop, na którym planuję i montuję filmiki, jest również moim głównym źródłem rozrywki i środkiem komunikacji, przez co bardzo trudno jest mi rozgraniczyć, kiedy jest czas na co. Podobnie moja toaletka, która jest też moim biurkiem. Otoczenie na pewno nie ułatwia mi tego celu i czuję się bardzo ograniczona przez przestrzeń, którą mam, ale w tym roku wszystko się zmieni. I postaram się, by razem ze zmianami otoczenia zaszła też zmiana w moich przyzwyczajeniach związanych z pracą. 4. Wprowadzać zmiany. I nie mam tu na myśli wielkich zmian wpływających na całą ludzkość, tylko zmiany na poziomie mojej codzienności. Chodzi głównie o to, żeby przestać mówić o tym, co jest do zrobienia, a zacząć to robić. Zdecydowanie pomoże mi to przestać użalać się nad sobą, nad ilością zobowiązań i nad tym, ile jest jeszcze do zrobienia, dzięki czemu znajdę dodatkowy czas na robienie tych rzeczy. Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce i jak wytrzyma to moja psychika, ale warto spróbować. 5. Skupić się na praktyczności. Ten cel tyczy się wielu dziedzin życia, ale mogę podać na przykładzie organizacji czasu. Zaczęłam się skupiać na tym, gdzie planuję, jak to się u mnie sprawdza i jak mogę to poprawić. Chcę, żeby mój planer był praktyczny, a nie po prostu ładnie wyglądał. Podobnie z moimi notatkami. Pastelowe zakreślacze bardziej pasują do mojej estetyki, ale czasami prościej mi się uczy, gdy używam tych neonowych, więc będę to robiła. Ten rok niesie ze sobą wiele wyzwań i chcę, żeby pod koniec wszystko sprawnie działało, także zamierzam wracać do tego zdania i przypominać sobie, jakie mam priorytety. I mam nadzieję, że któryś cel pomoże też Wam. Może powiedziałam o czymś, o czym jeszcze w tym roku nie myśleliście, także to idealny czas na refleksję. Może zainspiruje Was to do znalezienia swojego motta na ten rok. To są moje, udokumentowane w diamentowym dzienniku i na kanale. Trzymam kciuki za samą siebie, a Wam życzę powodzenia i mnóstwa szczęścia i sukcesów w 2018 roku. Do kolejnego filmiku. Pa!